Tak, więc zapraszam do filmiku. Tak, więc koniki już się przygotowują. No, to masz tutaj takie brudne. O nie, nie doczyściłam. No, czy jeszcze tu wala? No, zaraz będzie. Jeszcze ogłowia. No i jedziemy w teren trochę, nas pogoda mi się nie podoba, ale za trudno się mówi. No, więc do zobaczenia. Na razie Buchunio się git prowadzi. Naprawdę może przez to, że dzisiaj chodził pod dzieciakami, jest zmęczony, więc nie goni tak. Albo już po prostu jedzie któryś tam teren i jest przyzwyczajony. Z tyłu wala, tam próbują jakiegoś zerwać patyka. Bo wala bardzo, bardzo słabo idzie. A Buchun nawet git. Wielu rzeczy się boi, ale jest na pewno lepiej, bo nie goni do przodu kusem. Tak, kochanie? I tak nie gryzą aż tak dziady muchy. Więc no, więc zaraz sobie zaczniemy kusik, ale jednak jeszcze sobie przyjdziemy. Tak jest 5 minutek stępa, bo już idziemy z 20. No ale dobra, niech się przyzwyczai konia. Jeszcze opanuje swoje emocje i pojedziemy kusem. No i teraz pięknie sobie kusujemy. Patrzcie, jak szybko. Dobra, chłopie, tu, ścieżka, pięknie, tam wala biegnie, nie mogę tak za bardzo patrzeć, proszę omijaj kołże. No, jedziemy sobie, idź, nie bój się. Teraz idziemy galopkiem chwilę. Nagrywam, o Jezu, nagrywam w stronę powrotu jeszcze coś. Tam wala. No, a tam wyjście i zaraz zawracamy. Bo ta droga jest w miarę króciuteńka. Jedź. Dobra. I brrr. Dobra. Buchun. Akurat włączałam nagrywanie, gdy mi się koń przestraszył. Tak więc galopujemy sobie. Dobra. Sobie galopujemy. Tam z tyłu wala. Galopuje. Dobra, i mamy. Nie wiem, czy coś się nagrało, bo ja to na szybko wyjąłam telefon. Jak było, Marta? No i się cieszę. Tylko Buchun mnie w jednym momencie skręcił w galopie. Nie wiem. Nie wiem, czy to się nagrało, czy się nie nagrało. Jak on mi skręcił w galopie w jednym momencie i cały czas mi skręca tam, gdzie nie potrzebuje. O, dobra, niech idzie środkiem. Tak, bo już zaczęły gryźć, bo skoń spocony to gryzą. Ty dziadzie, idź stąd od mojego konia. Mój koń był dobry. Tak, więc dziś zaliczam teren za udany, ale były lepsze tereny. Konik widać spocony, co jest prawidłowe. Tak, jak zwykle, to jest normalne. Ja tutaj sobie już konika trzymam. No, i zaraz wezmę mnie na selfie, ponieważ, no, ale od razu przyznam, że mam bardzo brzydki kask. Mówiłam pierwszy z brzegu, bo nie chciałam brać mojego fairplay, bo wiedziałam, że coś dzisiaj będzie taki pijany trochę, bo on zazwyczaj chodzi czasem. W sensie, wpijany, w sensie rozumiem, że on lubi sobie poskręcać tam, gdzie nie trzeba. No, i zaraz wezmę was na selfie. Tak, od razu przyznam, że mam słaby kask. Tu jest konior. Ja sobie siedzę na koniku. Tam jest wala. Czemu wala jest tak daleko? Tak, bo ona w młodości po prostu chodziła dużo w bryczce.
A nie miała podków i po prostu teraz jakoś, nie wiem, coś się zrobiło, że po asfalcie chodzi trochę mniej. Ale poza tym koniki miały obcinane kopytka. Dwa dni temu perkowane, przyjechał kowal. No i pewnie dlatego to się tak też dzieje. No a koniki dziś były, nawet git. Pochłon z każdym terenem jest coraz lepszy, ale dziś coś tam nie poszło nam. I jutro postaram się na niego wsiąść wieczorem, więc też coś wam ponagrywam. Ale no, ale jestem z siebie dumna. I tak, że wam nagrałam ten galop, bo jestem przeważnie na typie koni, które się nie zatrzymują. No, nie chcą się zatrzymywać. I właśnie ten konik jest tutaj, ten konik jest tutaj, Kaśka też jest tutaj. No i koniki po prostu nie lubią się zatrzymywać, bo one by tylko galopowały. Więc ten kus to jest taki półkus, półgalop trochę. Już. Więc tak, więc ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam tam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. No bo mi nie zależy tam, żeby się jakoś wybić, ale no, ale żeby więcej osób nas po prostu oglądało. Więc tak, baju, pomachaj. No. Tak, pry. Jeszcze nie. Więc pa, pa. Jednak się jeszcze nie żegnamy, bo idziemy się myciu. No, a skoro przyjdzie i wam coś ponagrywa z mycia buchunka. Idzie na kamerzystkę. Kamerzystkę, zaraz dam telefon, bo będę myła konika. Jaka cudowna mina, że piękna jesteś. I część spa się odsuniemy. Żeby nas nie ochlapała, jakby co. Patrzcie, już nas chce ochlapać, widzicie? No, no to. Nic nie robi, ciekawe jak z melodią. Melody nie będę pukać, bo melody nie jeździła przecież. A Walię? Bo nie może, Walę też. Walę będę pukać. I cię bracia. A Gaskę? Kaśkę? A Laskę? A Kaśkę? Nie ustawiaj się tyłkiem. O, jaka piękna pupka. Hej, Pysio. Nawet Max się nienawidzi wody. Tak, bo ja to nie lubię gdziekolwiek przywiązywać, gdzie je myję, no bo dwie pupowo to znaczy. Bo one się strasznie wielkie myślą. Chodź. Ale cię napocza. Ale brudna woda. Co się dzieje? Nic. Uwaga. Dobra, idziemy po Amciu. Bochunek będzie jadł pierwszy. Stop, Bochun. Ham. Pa, widzę ty nawet moje palce. Stop, Ola. Ryj, kochanie. Chodź. Widzisz, wszyscy się mnie boją. Jest! Gwiazda naszego programu. Patrzcie, uwaga, czekać. O, idziemy do Niuni. Siema, kochaniunia. Piękna. Patrz, jaka cudna. Piękna. Widzicie, jaka cudna. Nie kopię. Zaraz wyjdzie. Czekaj, patrz, uwaga. Uj. Teraz nie kopię. No przecież. No. Dobra, Nasi, będę wprowadzać, znaczy następnego konika. Albo nie, chodź, idziemy po żarło dla nich. Po żarełko. Piękna. Patrz, jak ona jest cudna. Ale ja myślę, że koza nie. Laska! Ale to ekstra wyglądało. Zaraz prąd przyniesiemy, bo już widzę, że się oduczyła. Chodź, królewna. Tu jest Amciu Wali pierwszej, druga to jest Kaśka, tu mamy Bochuna. Dobra, Bochunowi sypniemy. Wala... Tak dużo. Wala dostanie tu. Czemu Wala ma tak dużo? Ma jeszcze więcej. Nie, Bochun ma mniej. Trzymaj. Chodź na żarło. Daj. Mamy siek. Amciaj. No. Ja idę do baza.
Chodź, nie, bo on się oduczy ten. Skakać, chodź, nie idź do niej. Ogólnie wiecie takie info, taki fakt, że będziemy mieli barana Briana. Tak, dokładnie, barana Briana. A, no i patrz, co zrobiłaś. No, zabieraj ją. Maska, no kurczę. Idź po tą kozę. By. Chodź ją przywiązać. Tam na podwórku jest ten. Ona chce owsu, to dasz jej zaraz. A ja idę po tą, powalę. Walia poszła się myć. To będzie koszmar. A nie, Walia grzeczna. Jezu, stój koniu. To nie, nie. Dobra, chodź, Wala. Trzymaj tu żarełko, daj. Przymierzam ją gdzieś. Tutaj się wyjadę. Ale nagrasz to? Bo ja muszę. Nie, możesz mi włączyć. Bo jak już chodzi mnie albo kamerę. Dobra, to wyłączam. Walia, ja już swoje żarełko. Piękno doma, ale to jest przecudowna. Tak, ona je i sprowadzamy inne koniki, tak królewna? Czerwone, robię sobie czerwone. Biegaj! Szybko, galopem! Dawaj, szybko! O, jaki galop! Jezu! Jakby ta... Wraca, zaparzę sobie herbatę. Latte. Dobra. Trzymaj. No. Taki mam look. Wiesz, Naska, że Tośka do mnie będzie przyjeżdżać? Tosia? Tak? Nie no. Idziemy na spacerek z konikami. Tym razem nad wodę pójdziemy. Tylko nie wiem, czy chce mi się iść te kilka kilometrów. No ale zobaczymy. Raczej... Chcę się w jeziorku wykąpać, tak? Ale to nie jest jeziorko. Nie, bo to będziesz marudzić, że... O, gdzie, ile jeszcze? Ja nie potrzebuję takiego osła ze Shreka. Ciamaj, kochanie. Ciamaj. Bo tutaj koniki już... Wyróżniłam cię jako najlepsze. Ogólnie zdecydowałam, że jednak zrobię dwa filmy, bo to miał być jeden, ale on wyjdzie 40-minutowy, więc zdecydowałam, że jednak zrobię dwa filmiki. No, jeden z tamtego tygodnia, a drugi właśnie z tereniku i z koników, z jedzenia koników. Nie lubi jej tak, ona tak nie lubi. Patrzcie, jakie zyberki wystają. Ale już jej się plecki ładnie podniosły. O. Popocę, nie. Pupka ma trochę wyżej, ale to jest forma tego, że kiedy się plecki podniosą, to będzie pięknie. No i musi po prostu masę naprać, bo ona nie chodziła za długo w siodle, pod siodłem. A jak tak wygląda? Weź pokaż. Tu już jej się zrobiła bardzo ładna mięsień. Ola? Słowo. Tak lepiej. No. I Kasia tak wygląda. Na razie tyłeczek wyżej niż kłąb. Pięć tu ze mną. Nesko, już nie przeszkadzaj. To jest profil typowo konny, a nie twój jakiś. Załóż swój kanał. Skasowało się konto. W ogóle Neska ma już nowy telefon. No. Bo sobie kupiła. A ja mam mój nadal. Już trzeci rok, czy tam czwarty, nie pamiętam dokładnie. Samsung Galaxy N21. Mój kilka miesięcy i się zepsuł. A wiecie, od czego się zepsuł? Tak, od twojego walenia o ścianę. Akurat wczoraj chciałam naładować telefon. No i coś jak włączasz ten telefon, to jest taki odgłos, to właśnie tego odgłosu nie było. Dobrze, no fajnie. To masz problem, Naska. Ale nie, mam no, lepszy, żartuję.
który ładnie podziała. Tak, najlepszy to jest mój telefon. Wszystkich. Tak, a wiesz jaki mój zdjęcie robi? Na przykład ja sobie zrobiłam pierwsze zdjęcie, bo w którą stronę chcesz zrobić? Aha, no to słaby. Najlepsze to są te modele, które ja mam. To jest najlepszy telefon. On robi takie zdjęcia, jakby fotograf jakiś robił. A mój ma dwa. O jeden jest gorszy. Mój ma akurat dwa takie. O, widzisz, bida, ja mam trzy. A mama ma cztery, a tata ma pięć. Nie, mama ma tyle samo co ja. Tata ma pięć. No, tata ma pięć. Ale tata nie umie tego używać. Ale tata ma najlepszy telefon. Nie. Nie. Zdecydowanie nie. Najlepszy to ja mam. Wy wszyscy wymienialiście, tylko ja nie wymieniam. Przez dłuższy czas, więc ja mam najlepszy telefon. No, bo to ja nawet... Ja na początku też miałam taki jeden telefon, którego też długo używam. Później mi się zepsuł, to z tamtego telefonu nałożyłam do tego, którego... No widzisz? Tam. No i teraz mam telefon. To są sobie telefony. No bo ja biorę używane. Te? Bo nie stać mnie na... Ja mam nowy. Max! Ta nowy, a zaraz... Ej, nie jedz owsa. No i poza tym... Tata wymieniał telefon, nawet roku nie ma swojego telefonu, więc wiesz. No, a ja mam już 3-4 lata. Więc mój telefon najlepszy. Już się z tym musisz pogodzić. Nie rób tak, bo to będzie na filmie na YouTubie. Cały świat się o tobie dowie. Nie, no dobra, żartuję. Nie no, ale to jest lekka prawda. Nie rób jej tak, mama nie lubi. Lubisz tak? Chcę cię orzeć, pan. Nie lubisz. Lubisz to? Ej, nie bój się, ej, chodź tu. Nie bój się, czego ty się boisz? Telefonu! Zdziczałeś! Patrzcie, kochani, kogo ja prowadzę. Prowadzę melodię. Ona jest już normalnie tak ogromniaście wysoka. Pokażcie koniu. Nie no, ona jest wyższa, teraz się po prostu tak tam przechyliła, ale patrzcie, ona jest ogromna. Ona ma już ze 142. Tak opisałem, bo ona jest z każdym nienormalnie. Widzę tą różnicę we wzroście. Teraz idzie sobie jeść i my chwilę z nas kupowiegałyśmy, tylko tak dyszymy. No. A tam Denis będzie sobie poczekać sobie chwilę, bo tu konio będzie teraz jadł. Amciaj. Wiecie, jak on się cudnie zagalopował? Zeskok tam z paswiska wyglądał normalnie. Ja tu szybko biegnę, on zdecydował, że zagalopuję. O tak! Tak, będę teraz się rozglądał. Tak, bo on musi się kręcić, gdy je. On bardzo nie lubi mieć tak nisko. Cicho! Tak nisko jedzenia. On woli, jak ja mu o tak trzymam, bo on nie musi się wtedy schylać. Chociaż najlepiej, jak koń ma tam przykupy takie żarcie, ale on tak nie lubi. Prr. Tak. No, on woli o tak. Więc tak, Daska się z wami żegna, ja też się z wami już żegnam. I do zobaczonka. Bye, bye.